Tam, jak co roku podsumowanie moich topowych urządzeń piśmienniczych na ten rok w kategorii klasyczny ołówek, jak żeby mogło być inaczej, to oczywiście Blackwing i tutaj jest jedna z jego ostatnich edycji poświęconych Basquiatowi. Myślę, że to można już rozpoznać po fragmentach prac malarskich tego nieżyjącego już artysty. Co do multipena, kategoria multipen, jak dla mnie wygrywa 3 w jednym 600 Rotringa. W środku mamy oczywiście dwa kolory wkładów i grafit, czyli ołówek automatyczny. Jest to aluminiowa konstrukcja. Wydaje się, że jest gruby i niewygodny w trzymaniu. Nic bardziej mylącego. Bardzo dobrze się go trzyma w ręce. Klasyczny automatyczny ołówek, moim zdaniem w tym roku, to Twisby Precision. Tutaj to na pewno najchętniej przeze mnie używany w tym roku automatyczny ołówek. Jest jeszcze odmiana srebrna, natomiast ta czarna mnie się bardziej spodobała. Tak więc kategoria ołówek automatyczny Twisby Precision. Kategorii notatnik bądź notatniki będę znowu nudny i powtarzający się w kółko. MD Paper to moje wybory na ten rok i poprzednie i myślę, że na przyszły rok także niewiele tutaj się w tym zmieni. Bardzo różne formaty są MD Paper, różne rodzaje liniatury w środku, jak pokazywałem. Świetnie te notesy tutaj mają takie nałożone plastikowe ochrony. Świetnie się nimi posługuje. Można nosić w kieszeni, można w torbie. Różne wymiary, jak już mówiłem, świetnie na płasko się rozkładają przy pisaniu. No i przechodzimy do piór. Na miejscu piątym, też tutaj niespecjalnie będę odkrywczy, to Vacumatic. To będzie jedno takie retro pióro. Tutaj druga generacja, niebieski kolor, azure blue. I to jest jedno z moich ulubionych piór, które od czasu do czasu sobie używam, a mam ich sporo. Na miejscu czwartym Sailor Large i to jest model bez koloru, czyli transparentny. Bardzo dobrze leży w ręce, świetna stalówka, jakoś tak dziwnie miękka, chociaż nie specjalnie fleksująca i samo pióro wizualnie jak dla mnie świetnie się prezentuje. Trzecie miejsce Platinum. Znowu Japończyk, ktoś powie. To jest oczywiście modul Century. Jest to odmiana w kolorze zielonym. Troszkę twarda stalówka, ale ja takie lubię. Oczywiście jak to japońska F-ka. Dla niektórych zbyt cienka. Dla mnie w sam raz. Bardzo dobrze mi się tym piórem piszę i lubię go od czasu do czasu sobie zatankować, ale nie zielonym kolorem, tylko oczywiście jakimś blue blackiem. Miejsce drugie, Pilot Custom 823. To pióro kupiłem w tym roku i używam go naprawdę bardzo często. Świetna stalówka, numer 15. Jak widać, w środku napełniony jest oczywiście pilotowskim blue blackiem i to także moje pióro do codziennego użytku. Tak więc kolejny Japończyk na liście, a lista się jeszcze nie kończy, bo przechodzę do miejsca pierwszego. Także w tym roku mój nowy nabytek, długo oczekiwany, to pilot Capless LS, czyli Luxury Silent. Trochę inna konstrukcja, naprawdę bezszmerowa,
odsyłam do swojej recenzji tego pióra, tym piórem także prawie codziennie się posługuję. Każde z tych 5 piór właściwie leży u mnie na biurku stale w tym roku napełnione atramentem i tak sobie je wymieniam od czasu do czasu. Tyle podsumowania mijającego roku. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmów i wszystkiego dobrego w nowym roku.